Cześć, witajcie. Dzisiaj wybrałam się na spacer na Elbę, popatrzeć na te widoki, jak właściwie zima zniszczyła tutaj całą naturę. Wszystkie drzewa się poprzewracały, woda popodmywała korzenie. Ciężko się coś na takiego patrzy, ale natura umie z tym walczyć. Jest jaka jest. Nie możemy jej zmieniać, a nawet nie powinniśmy jej zmieniać. Ona sama rządzi się swoimi prawami. Jeju, jak pięknie, akurat słońce świeci. Przed chwilą padał deszcz, a teraz padają mi na twarz promienie słoneczne. Pięknie to wszystko wygląda. Zobaczcie, chmury się tutaj nad tymi wielkimi budynkami przemieszczają bardzo szybko. Zobaczcie, ile tutaj jest w ogóle takich dźwigów. One wszystkie są potrzebne do budowy tych budynków. Ten przede mną, o ile dobrze pamiętam, to jest budynek, który będzie w przyszłości przekazany na biura. Nie wiem dlaczego, bo w sumie potrzebne są tutaj mieszkania, a nie biura. Biur, o ile wiem, jest bardzo dużo, nawet tutaj za mostem, jak się kawałek jedzie, stoi ogromny biurowiec, całkowicie pusty, przekazany właśnie do rozbiórki. Szkoda, bo jedno budują, drugie rozbierają. Na moje to jest trwonienie pieniędzy, ale co ja mogę tutaj się wypowiadać jako obcokrajowiec, jako osoba, która tutaj praktycznie przyjechała, więc nie jestem Niemcem, nie mogę powiedzieć tutaj ani słowa. Powiem wam, że wybieram się na takie samotne spacery bardzo rzadko. Tylko wtedy, kiedy mnie naprawdę coś gryzie, kiedy chcę coś przemyśleć, kiedy myślę, że potrzebuję odpoczynku. Moja głowa potrzebuje odpoczynku. Ale czy w takich miejscach mogę się spodziewać takiego spokoju? Nie wiem, ale próbuję odnaleźć siebie, próbuję tutaj odnaleźć jakiś mój cel. Akurat przede mną jest dwóch młodych chłopaków, którzy próbują w tej Elbie coś złowić. Właściwie nie wiem, czy tutaj w ogóle są ryby. Zarzucają te wędki cały czas i może coś tutaj jest, jakaś rybka. Pan ostatnio mi pisał w komentarzu, że na polskie ta rzeka nazywa się Łaba. Faktycznie, sprawdziłam, przetłumaczyłam i ten pan ma rację. To jest ogromna rzeka i ona tutaj na zimę zawsze wylewa. Gdzie stoję, tutaj właściwie wszędzie płynie woda. Po tych kamieniach, tutaj jest nawet ten taki piach,
bo ta woda idzie razem z piachem. Często tutaj przejeżdżają jakieś motorówki, statki. No, można naprawdę tutaj się naoglądać. Piękne widoki, w ogóle niesamowite konary drzew połamane. To wszystko jest, jak dla mnie, czymś niesamowitym. W Polsce często wybierałam się na takie spacery do lasu, nad rzekę albo nad jezioro, pooglądać, nabrać troszeczkę takiej weny w siebie, trochę nadziei. Tutaj mi tego brakuje. Myślicie, że człowiek będąc i mieszkając w Niemczech nie ma problemów? Ma. Nie chodzi o pieniądze, ale chodzi o coś innego. Tęsknota za ojczyzną, tęsknota za rodziną, za tym, co było. Po tych wszystkich moich przeżyciach bardzo często zamykam się w sobie. Nie mogę. Nie mogę odnaleźć siebie. Tam w oddali widać, jak jedzie S-Bahn akurat. Wiecie, jaki to jest huk, jak on przejeżdża, a jak jeszcze przejeżdżają dwa, mijają się obok siebie, to trzeba po prostu zamknąć uszy. W ogóle jest tutaj bardzo głośno. Gdy mieszkałam na starym mieszkaniu, chodziłam na spacery, nakładałam słuchawki i po prostu szłam przed siebie. Mam nadzieję, że kiedyś odnajdę siebie, odnajdę mój cel w życiu. Chciałabym, żeby moje dzieci były szczęśliwe, obojętnie, czy ojciec jest, czy go nie ma. Żeby miały uśmiech na twarzy, żeby wiedziały, po co żyją. Żeby cieszyły się każdą chwilą, każdą rzeczą, każdym dniem. Mam wrażenie, że Hamburg jest dobry, ale dla młodych ludzi. Bardzo często piszecie mi w komentarzach, że narzekam, że jak mi się nie podoba, to mam wracać do Polski. Ja chcę wrócić. Ja chcę znowu poczuć, nie wiem, to coś w sercu, to bicie, złapać oddech. Tutaj mi tego oddechu brakuje. Gdy przyjechałam na początku, miałam problem z językiem, to prawda. Trzy razy pakowałam się, chciałam wrócić do Polski, ale nie miałam gdzie wrócić. W Polsce nie mam niczego, nie mam mieszkania, nie mam perspektyw na dzień dzisiejszy, nie mam pracy. Nie mam gdzie się zatrzymać. Najpierw muszę coś zbudować, żeby móc wrócić, żeby dać ten pierwszy krok naprzód. Zapytacie na pewno, dlaczego nagrywam ten film. Chcę przestrzec wszystkie osoby, które planują wyjechać za granicę, żeby dwukrotnie, a nawet trzykrotnie usiadły i napisały sobie na kartce za i przeciw, co jest dla was ważne, co jest mniej ważne, czego oczekujecie przyjeżdżając do Niemiec, przyjeżdżając do Anglii, Norwegii, Francji, Hiszpanii, obojętnie gdzie. Różne strony świata. Najpierw spiszcie sobie wszystkie rzeczy, które uważacie, że są dla was ważne. Moje oczekiwania? Nie miałam oczekiwań. Uciekłam z Polski przed moim
pierwszym mężem. Ta decyzja zmiany kraju była totalnie nieprzemyślana. Też na początku wydawało mi się, że trafiłam, że to jest właśnie to, uciekłam, mam spokój, ale teraz, gdy minęło już 9 lat, odkąd jestem w Niemczech, muszę powiedzieć, że to nie jest to. To nie jest to, czego chciałam. Mam pracę, punkt pierwszy. Mam gdzie mieszkać, punkt drugi. Mam dzieci przy sobie, punkt trzeci. Ale czy jestem tak naprawdę szczęśliwa? To jest chyba największy znak zapytania. Widzicie, za mną stoją właśnie ci chłopcy. Nie wiem, czy dobrze widać. Zaraz podejdę i zapytam, czy coś złowili. A tutaj stoję przed jakimś... Nie wiem właściwie, co to jest. Wydaje mi się, że tutaj chyba kiedyś mogło coś stać. To jest jakiś... Może jakaś wartownia była kiedyś. Nie mam zielonego pojęcia. Na dzień dzisiejszy jest pięknie obmalowana sprayami. Ktoś się pofatygował i tutaj zeszedł na dół z tych wielkich mostów, które są obok. I pewnie z nudów coś tam malnął, jakieś piękne graffiti. Ale przynajmniej miał jakąś inicjatywę może w tym, nie wiem. Właściwie to graffiti nic nie przedstawia. Tak jak powiedziałabym, moje życie na dzień dzisiejszy. Dzisiaj jest odcinek o rozmyśleniach. Ostatnio dużo właśnie sobie stawiałam pytań, tylko nie mogę znaleźć odpowiedzi na nie. Dlatego dzisiaj jestem tutaj. Patrzę na te przejeżdżające auta i się zastanawiam, gdzie jadą, jaki mają cel. Jaki ja mam cel w moim życiu? Planuję wybudować dom, ale czy on będzie moim szczęściem? Chciałabym mieć w tym roku jedno, jedyne postanowienie. Być szczęśliwa. Wiecie co? Ludzie, którzy powiedzieli, że pieniądze nie dają szczęścia, mają rację. Nie dają. Nie dają. Ostatnio pewna pani zapytała mnie w komentarzu, czy mam dobry kontakt z moimi sąsiadami. Jak to wszystko wygląda? Na moim starym mieszkaniu muszę wam powiedzieć, że był totalny miszmasz, jeśli chodzi o narodowości. I były tureckie, i chyba hiszpańskie, niemieckie, polskie, rosyjskie. No, można było sobie wybrać. Nie miałam kontaktu z tymi ludźmi. Muszę przyznać, że byli bardzo mili, pytali się, jak mi leci, ale to tylko zapytanie. Czy naprawdę ich to interesowało? Kto to wie? Po drugie, nie miałam nigdy problemu z paczkami, gdy byłam w pracy. Zawsze ktoś z sąsiadów był i odebrał mi tą paczkę, nie musiałam latać gdzieś, szukać, chociaż czasami oczywiście zdarzało się. Bardzo często na przykład przewoźnik DPD zostawiał mi paczki nie wiadomo gdzie i trzeba było
jeździć. Nigdy nie zostawił u sąsiada, tylko musiałam szukać po jakichś filialach. Czasami byłam też na CPN-ie, bo tam też takie filiale są. Ale ogólnie nie było źle. Na dzień dzisiejszy na nowym mieszkaniu nie znam nikogo. Wiem, że większość osób, które mieszka właśnie w tej klatce, gdzie ja, to są Niemcy, ale też chyba jedna rodzina to Rosjanie. Nie jestem pewna, nie znam, nie widziałam, nie miałam jeszcze okazji nikogo poznać, a szkoda. W sumie nie mam w Niemczech dużo znajomych, mogę policzyć je na tej dłoni i nawet o to się nie martwię, nie szukam, nie chcę. Dlaczego? Znajomi w Niemczech to tylko problem, bo bardzo często, gdy potrzebujesz pomocy, tej pomocy od nich nie otrzymasz. Są zazdrośni, bo tobie się powodzi albo masz garstkę więcej niż oni i nie wiem, jak to tutaj w tych Niemczech wygląda właśnie z tego punktu widzenia, ale nie szukam tutaj znajomych. Wolę naprawdę zapłacić ludziom, żeby mi pomogli, nie wiem, czy coś przewieźć, czy nie wiem, coś ciężkiego wnieść do domu, czy coś wyreperować, czy samochód naprawić. No, są różne zdarzenia przecież w ciągu naszego życia, tym bardziej jak jestem samotną matką, no to potrzebuję czasami takiej pomocy, ale naprawdę wolę zapłacić, niżeli się prosić kogoś, bo i tak otrzymam odpowiedź nie, albo nie mam czasu, nie mam sprzętu, nie umiem. No, tak to po prostu tutaj wygląda, trzeba się samemu o wszystko troszczyć i najlepiej jak samemu zrobić. Dlatego też bardzo dużo rzeczy robię sama i myślę, że to jest chyba najlepszy mój wybór, bo przynajmniej wiem, co mam w domu, czy to jest dobrze zrobione, czy to jest źle zrobione, nieważne. Ważne, że się trzyma kupy. To ja już będę się z wami żegnała. Trzymajcie się. Miłego dnia. Pamiętajcie, przemyślcie, jeżeli chcecie wyjechać gdziekolwiek za granicę. Naprawdę. To jest pierwszy krok do tego, żeby opuścić Polskę, żeby opuścić kraj. Nie zawsze wybór to pieniądze. Pieniądze nie zawsze są dobre. Patrzcie na siebie, patrzcie na to, czy wam będzie z tym dobrze i czy będziecie chcieli tak żyć na wygnaniu, bo taka jest prawda. Mieszkasz za granicą? Jesteś obcy, nie jesteś w swoim kraju. Pamiętaj, że zawsze będziesz pod obserwacją i będziesz inaczej traktowany niż taki cudzoziemiec. Cześć. Do miłego.